Cześć! Tu Para Zgara. Dzisiaj mamy dla Was przepis na paprykę faszerowaną. Do jej przygotowania będziemy potrzebowali papryki, mięsa mielonego, ryżu, pomidorów, cebuli, czosnku, oleju, sera, soli oraz pieprzu, a dodatkowo innych Waszych ulubionych przypraw. Najpierw zajmiemy się przygotowaniem farszu. W tym celu skórkę pomidorów nacinamy, a następnie pomidory oblewamy wrzątkiem. Sparzone pomidory chwilę trzymamy we wrzątku, a następnie oblewamy je zimną wodą. W międzyczasie możecie przygotować ryż. Ryż gotujemy na małym ogniu w lekko osolonej wodzie. Pamiętajcie, aby co jakiś czas przemieszać ryż. Następnie czosnek oraz cebulę kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na oleju. Pozwoli to wydobyć z nich więcej aromatu. Przesmażcie je na niewielkim ogniu. Uważajcie jednak, aby ich nie spalić. Aby łatwiej pozbyć się skórki z czosnku, najpierw go rozgniećcie. Czosnek po pokrojeniu rozcieramy z niewielką ilością soli. My użyliśmy łącznie 4 ząbków czosnku oraz 1,5 czerwonej cebuli. Gotując ryż, pamiętajcie, aby co jakiś czas sprawdzić, czy nie wyparowała z niego cała woda. Jeśli tak, a ryż nadal jest twardy, śmiało trochę dolejcie. Na patelnię dodajemy również pokrojone pomidory. Z pomidorów odcinamy ich twarde części. Całość smażymy jeszcze chwilę na małym ogniu. Na patelnię przesypujemy mięso mielone. Wybór rodzaju mięsa pozostawiamy Wam. My użyliśmy mięsa wołowego. Mięso przyprawcie do smaku wedle własnego uznania. Mięso otrzymamy na patelni, aż się nie usmaży. Odparujmy również nadmiar wody. Nie zapomnijcie też ściągnąć ryżu z ognia, jak tylko się ugotuje. W misce umieszczamy przesmażone mięso oraz wcześniej ugotowany ryż. Do farszu dodajemy przecier pomidorowy. Możecie również dodać Wasz ulubiony ser. Po wymieszaniu farszu sprawdźcie, jak smakuje. Jest to ostatni moment, żeby jeszcze go doprawić. Górę papryki odcinamy około 2 cm od jej końca. Odcięty kawałek pozostawiamy, przyda się do przykrycia później papryk. Następnie usuwamy gniazda nasienne oraz pozostałe pestki. Gniazda nasienne z łatwością usuniecie za pomocą łyżki. Pestki usuńcie również z górnej, odciętej części papryki. Następnie papryki wypełniamy farszem. Papryki przykrywamy wcześniej odciętymi kapelusikami. Papryki smarujemy z wierzchu odrobiną oleju. Papryki pieczymy w 180 stopniach przy włączonym termoobiegu przez około 45-50 minut. Naczynie, w którym pieczecie papryki, możecie podlać odrobiną wody, aby papryki nie spaliły się od spodu. Teraz Wasza kolej na przygotowanie papryki faszerowanej. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja również pomaga w rozwoju naszego kanału. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Smacznego!